Wspaniały ze mnie aktor, pisarz, artysta, wybitny, największy. Pozwólcie tylko, żebym zaczął. Panie Aleksanderze, niestety mam złe wieści w sprawie pana ojca i jego rodziny. Co się dzieje? Farma przynosi same straty i długi. Na poważnie grozi im ekskomunika. Życie w tym państwie jest żałosne, Markusie. Tak, politycy nigdy nie zasługują na jakikolwiek kredyt zaufania. Wysyłają już straż do egzekutywy. Miałem pana powiadomić, gdy coś się zadzieje, aby mógł pan podjąć jakąś decyzję. Czas mnie nagli. Nie będę już dłużej zwlekał. Dzięki, Markusie. Należy się 10 monet za usługę, panie Aleksanderze. Zapłacę ci w swoim czasie. Z góry, jasne? A teraz idź, będę zajęty. Trzymam pana za słowo, nie dam się wydymać jak aktualnym władzom. Oby nadchodzące wybory coś zmieniły. Ja uczciwy i pracowity chłop jestem, no coś mi się należy. Jak już zostanę burmistrzem, wręczę ci order żołnierzu. Prawdziwy z ciebie żołnierz, co gdy walczy, to walczy, a nie jak ten mama łyga. Wstawaj, przestań udawać, że cię boli. Ledwo się trzymałeś na nogach przed sparingiem. Strażnik na miarę kasy podatników. Jesteś tym nowym przysłanym z urzędu pracy? Chyba będę musiał tam jakieś reformy przeprowadzić. Jestem z urzędu. Czuć od ciebie faję. Lubię faję. Do cholery, jak ty się w ogóle nazywasz? Nazywam się Derek, miło mi. Derek, weź się w garść. Przestań palić to zielsko i zacznij zachowywać się jak żołnierz. To samo dotyczy was wszystkich. Oraz pamiętajcie, żeby głosować na mnie w wyborach. Znacie mnie i wiecie, że mogę coś zmienić. Inne opcje to strata czasu. Pan kapitan Franz, jak mnie mam, nazywam się Lee. Lee Van Shepard. Jestem artystą. Tak, kapitan Franz to ja. Niebawem najpewniej burmistrz Franz. Co ciebie jakiś artysto sprowadza do mnie? Proces niesławnego aktora dobiegł końca, ale wyspiarski sąd nie potrafił podjąć decyzji o karze, dlatego trzeba go przetransportować na kontynent, gdzie Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnie sprawę. W takim razie poczeka w celi. Jakieś 2 miesiące. Dopiero po wyborach będzie czas, aby go tam zabrać. Dostałem polecenie od Sądu Najwyższego, żeby to zrobić w ciągu kilku dni. Musi się pan również stawić osobiście, jako reprezentant tutejszego wymiaru sprawiedliwości oraz główny świadek aresztowania oskarżonego. A kim ty do chuja jesteś? Dlaczego mam ufać takim bredniom? Ja będę kandydował w wyborach, muszę myśleć nad sloganami wyborczymi, a nie niańczyć pomyleńca. Sąd wyznaczył mnie jako oficjalnego arbitra z gildii aktorów. Rozumiem, że to nie jest dla pana wygodny czas, kapitanie Franz, ale Sąd Najwyższy nie będzie czekał na zakończenie wyborów. Jeśli zignorujemy ich polecenie, może to sprowadzić na nas poważne konsekwencje. Proszę rozważyć, jakie skutki dla pana kariery mogą mieć oskarżenia o ignorowanie rozkazów Sądu Najwyższego. Dobra, to będzie moja ostatnia robota jako kapitan straży. Wprowadźcie go. Wpierw rzecz jasna do celi. Statkiem wypłyniemy jutro. Przedstaw się. Asher Thorn, kapitan Złotego Rumaka. Miałem umówione spotkanie z panem Tadeusem Greenem. Pan Green czeka. Panie Tadeusie, kapitan Thorn już jest. Witaj. A więc to pan. Usiądź proszę. Słyszałem już o panu, panie Green. O, pewnie słyszałeś same kłamstwa, Asher. Nie możesz mówić do mnie po imieniu. Skoro, Tadeusie, potrzebujesz pomocy pirata, to chodzi o coś poważnego. Działasz na granicy prawa i lubisz złoto. Z twojej wiadomości wynikało, że zapłatą mogą być wszystkie nagromadzone oszczędności. Zaufaj mi, mam tego naprawdę dużo. To mój skarb. To nietypowe nabycie skarbu dla pirata. Co musiałbym dla ciebie zrobić? Zabrać mnie w specjalne miejsce. Czy to ma związek z tym, co o tobie mówią? O tym samym kulcie, jakiejś nowej filozofii i podążaniem za prawdą? Nie ma żadnego kultu, Asher. Nie spotkałem jeszcze żadnego człowieka, który pajałby sens słów, którymi teraz żyję. To osobista pielgrzymka. Pielgrzymka w którym kierunku? Na odległą wyspę Faluzję. Na Faluzji żyją dziwni tubylcy. Ich kultura jest kluczem dla mnie. Jak mówiłem, osobista sprawa. Chcesz poznać ich kulturę? Coś ciebie z nią łączy? To nie do końca tak. Jednak mają narzędzie, które pozwoli zmienić świat. Tak się składa, że mój ojciec opowiedział mi raz o Faluzji, o tajemniczych tubylcach i ich rzekomej pradawnej mocy. Tu mnie zainteresowałeś. Wydajesz się wiedzieć coś więcej od przeciętnego Kowalskiego. Mam sporo doświadczenia z podróży oraz znam wiele mitów i prawdziwych historii od mojego ojca, legendarnego Neda Thorna. Kolejna chata! Nie dość, że strażę, to i Xander tu biegnie! Naprawdę go nie cierpię! 2 nieszczęścia naraz. Rubenie, twój nieślubny syn to jakiś fatum. Będzie nas nykał nawet w takim czasie. Och, moja biedna Anno, rak krtani wydaje się bez znaki. Uspokój się, najlepiej nic nie mów. Ty, Arnold, też. Ja gadam z Xanderem. Rozumiem, że jako straż macie swoje rozkazy, lecz pozwólcie mi porozmawiać ze swoją rodziną. To ważne. Hej ojcze, matko, bracie. Xander, co zamierzasz? Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja, tato. Po prostu życie w tym państwie jest żałosne. To samo dziś powiedziałem. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dlaczego tu jesteś? Chcę wam pomóc. Nie chcemy twojej pomocy. Dlaczego? Nie ufamy ci. Dlaczego? Nie ufamy ci. Dlaczego? Nie chcemy twojej pomocy. Dlaczego? Że też musiałeś się dowiedzieć, że jestem twoim prawdziwym ojcem. Nie wstydzę się tego. Skoro mam rodzinę, to chcę ją traktować jak rodzinę. Nie wiemy, co nam zrobisz. Źle ci z oczu patrzy! Chciałbym oddać wam mój cały majątek. To kretyński pomysł, nie przyjmiemy tego! Właśnie, spieprzaj! Mam chorą matkę! Jej nowotwór na pewno ma coś wspólnego z pleśnią na suficie. Daj już nam spokój! Nie jesteś żadną rodziną. Chciałem dobrze. Wypierdalaj! Wypierdalaj! Nie potrzebujemy twojej pseudopomocy. Jest mi naprawdę przykro, tato. Moje intencje były szczere. Wypierdalaj. Nie rozumiem waszego podejścia. Wypierdalaj. Żegnajcie. Wsadź sobie ten swój majątek w dupę. A właściwie twojego zmarłego starego. Stary był jaki był, ale wszyscy możemy skorzystać na jego pracy oraz doświadczyć czegoś takiego jak miłość, którą pragnę zaoferować. Nie będziemy się ciebie słuchać, ty świnio! A ja ciebie kocham, bracie. A taki dobry aktor był. Czy ja wiem? Nie znam się. Jestem znacznie lepszym aktorem. Z czego powinienem cię kojarzyć? Chociażby z serialu Ostrza, gdzie gram główną rolę. Ile to ma sezonów? Na razie 1, przyjął się całkiem nieźle, ale na drugi potrzebujemy trochę więcej budżetu. I tak nie oglądam takich bzdur. Okazałbyś trochę zainteresowania, to moja branża by nie umierała. Nie wiem, róbcie coś z sensem, ja tam nie kupuję jakichś fikcji, artyzmów, ja chcę fakty. Przecież Ostrza są na faktach. Zekranizujcie to, jak ten morderca z celi dokonał morderstwa. Wtedy obejrzę. Może nie gadajmy przy nim o takich rzeczach. Bo co, zgorszy go to? To, co na pewno oglądałem w ostatnim czasie, to prognoza pogody. Zapowiadają potężne burze. Myślisz, Franz, że coś nam grozi? Już raz chyba miałem taką sytuację, niezbyt dobrze pamiętam. A chuj, rozbiliśmy się na jakiejś wyspie i nikt nas nie szukał. Trzeba było chyba tratwę zbudować i wrócić. Takiej sytuacji nie pamiętasz? Przecież to tragiczne przeżycie. Li, kurwa. Kogo to kurwa obchodzi? O, przypomniałem sobie, że miałem chodzić po domach i rozdawać długopisy. A może to miałem zrobić później. Więc nie chcesz się rozbić? I ja też nie chcę. Dlatego skrzyknę paru chłopaków, którzy upewnią się, że dopłynęliśmy do kontynentu. Nie mam zamiaru głodować na jakiejś wyludnionej niczyjej ziemi. Pomyśleć, że sygnał z serialami ląduje w naszych telewizjerach, a nikt nie wymyślił jakiejś metody łączności w żegludze. Ty, rzeczywiście, że nikt na to nie wpadł. Może są rzeczy ważniejsze, jak wybory. Powiedziałem, ja bym dał taką potężną wiadomość chyba dla władz wyspy czy coś. Nie ogarniam. Ha! O tym gadaliśmy, Lee. Ktoś w tym liście żąda wręcz, abyśmy pamiętali różne gówna, bo jak nie, to jesteśmy skazani na zagładę. Co za strata czasu! Chyba nie będzie nic bardziej ekscytującego niż jakaś dobra historia o Nedzie Thornie prosto z ust jego pierworodnego. Powinienem napisać książkę. To naprawdę multum świetnych historii. Najwybitniejszy pirat z tej ziemi. Jak to było z tym legendarnym krakenem? Mój ojciec, Ned Thorn, był nie tylko jednym z najodważniejszych piratów, ale także jednym z największych pechowców, jakich znało morze. Chcesz posłuchać o jego niezapomnianej przygodzie na Sacramentum Fatalum? Pewnego razu, gdy słońce zniżało się ku horyzontowi, a fale wydawały się być szczególnie niespokojne, ojciec wypłynął na swojej ukochanej zemście Neptuna na misję zdobycia skarbu. Jego celem była Sacramentum Fatalum, wyspa słynąca z tego, że nikt, kto próbował zdobyć jej skarby, nigdy nie wracał. Ale Ned nie bał się legend. Zawsze powtarzał, że legendy to tylko historie opowiadane przez tych, którzy mają za dużo czasu. Kiedy dotarli na wyspę, las przywitał ich mrocznym cieniem i niepokojącymi dźwiękami. Ojciec, zamiast się przestraszyć, narzekał na brak przyzwoitej tawerny. Po kilku godzinach błądzenia dotarli do starożytnej świątyni, która, jak głosiły legendy, skrywała skarb. Drzwi do świątyni były zamknięte i pokryte zagadkowymi inskrypcjami. Ojciec, choć nie był uczonym, podszedł do nich z pełnym przekonaniem i przypadkiem rozwiązał zagadkę, naciskając na losowy symbol. Wewnątrz znaleźli złoto, klejnoty, starożytny artefakt, który ponoć miał moc kontrolowania pogody. I wtedy zaczęło się prawdziwe piekło. Ziemia zaczęła się trząść, a świątynia walić. Ojciec w swoim niepowtarzalnym stylu krzyknął: szybciej, mamy tylko jedną szansę! I wyprowadził załogę na zewnątrz, gdzie czekała na nich nowa niespodzianka. Całe to trzęsienie ziemi obudziło wielkiego, głodnego krakena. Kraken spojrzał na ojca, a ojciec spojrzał na krakena. Przez chwilę panowała niezręczna cisza, po czym Ned westchnął i rzucił: zawsze coś, prawda? Jesteś naprawdę piękny, mówił do krakena, chcąc go uspokoić. Zaczął wycofywać się powoli, a załoga, śmiejąc się z absurdalności sytuacji, robiła to samo. Udało im się wrócić na statek i odpłynąć, zostawiając krakena, który najwyraźniej nie miał ochoty na pościg. W tym samym momencie wyspa zatonęła i została pochłonięta przez ogromną podwodną jamę krakena. Choć stracili skarb, ojciec uratował swoją załogę i przynajmniej mieli do pewnego czasu nową opowieść do tavern. Ned Thorn może i miał pecha, ale zawsze potrafił wyjść z sytuacji z głową wysoko podniesioną i dobrym żartem na ustach. Wydawało mi się, że Ned pokonał Krakena. O, to druga część historii, którą zaraz opowiem, tylko złapię oddech. Can you get nasty? Fuck up, drive through the dirt range. Look at that 8mm, make it hurt. Change, please, leather fan. Fuck up, please, you must be smoking rock. Rip it, kill it, kill it, kill it, kill it. Hit it, fucking feel it, whip it, burn it, turn it down and kick it to the curb, shut it down. Boys in the flame, said it before and I say it again. Quasar, game maximum vacuum rotations. Bitch, please, you must be smoking. When shit goes down, I'll be there with my hand on my gun and my eyes on the road. Ghost rides in the hell, fuck if I can. Ooh, when I cops my phone, give a fuck, blood, I ain't going nowhere. Jump all night and day, live and die by the code. Toe to the street, gotta stay in the zone. Never own it, freak it to the base of the ball. I am the darkness creeping through your system. The last of the whip packing every bitch into position. Working you over, crashing and burning in a black hole. Zander mnie niesamowicie stresuje, to przez niego mam raka. Przeklął nas.